Może będę dziś ze złota, może będę dziś w kłopotach, może będę saksofonem, może będę telefonem. Może to, może sią, może tak, może nie. Coś na pewno zdarzy się. Może będę dziś genialny, może będę niewidzialna, może będę własną mamą, może będę sobą samą. Może to, może sią, może tak, może nie. Coś na pewno zdarzy się. Grupa dzieci przebywająca w sanatorium znajduje maszynę zmian. Po 7 przemianach maszyna wyrywa się spod kontroli i tonie w jeziorze. Woda z niego przepływa podziemnym tunelem do starej studni. Odtąd każda rzecz, która wpadnie do studni, zmienia się w coś zupełnie nowego i nieprzewidywalnego. Wszelkie przemiany kończą się wieczorem wraz z godziną 9. Dzięki. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Co? Już papierniki? Jeszcze nie upieczone. Nie, nie, my w zupełnie innej sprawie. Nie ma się czego wstydzić. U Solskiego wszyscy na święta kupują pierniczki. Jednego roku kolejka była aż do samego rynku. I dziś tak będzie. A ja nie ogolony, bo te huncwoty zamknęły wodę. No, przyjdźcie o 3:00 i wesołych świąt. Słuchajcie, a co wy właściwie chcecie zrobić? Mamy listy, które dzieciaki pisały do świętego Mikołaja. 1602. Polejemy je naszą wodą i się spełnią. Wszyscy dostaną to, co chcieli. I tak by dostali. Od rodziców. Coś ty, Anka. Dostaliby mało, a niektórzy nic. Starzy nie mają teraz forsy. Mm. A jak któreś zamówiło sobie bombę? Czytaliśmy. Bomby nie było. Gotowe. Chodźmy. Filip! O 3:00 przyjeżdżają rodzice! Filip! Studnia jest pusta! Anka! Co się stało? Woda zniknęła. Był ktoś przy studni? Rano słyszałam jakiś samochód, ale był chyba zepsuty, bo warczał i warczał, a potem odjechał. Rany boskie. Może nalał tej wody do chłodnicy. Jak my go teraz znajdziemy? Zapytamy tej pani, co zamyka szlaban. Tamtędy przecież każdy musi jechać. Anka, zatrzymaj rodziców, gdybyśmy się spóźnili. Mówiłam, że będą kłopoty. Proszę pani! No, co jest? O, pociąg się tarabani, czy co? Widziała pani taki samochód? Taki, co dziwnie się zachowywał? Tak,
teraz to wszystkie jeżdżą jak zwariowane. Każdemu się śpieszy na święta. Człowiek nie ma czasu nawet babki upiec. A najbardziej to pędził taki jeden z taką cysterną. Z cysterną? No, taki beczkowóz. Brał wodę z jakiejś studni, bo w mieście awaria. Jak on wyglądał? Tak mu się bardzo nie przyglądałam, ale myślę, że podobny był do trąby, bo trąbił i trąbił, żeby mu ten szlaban otworzyć. Dziękujemy. Trzeba go dogonić. Jedziemy saniami. Zaraz. A skąd weźmiemy konie? Wiszna! Jeszcze raz powiedz wiśna i cię wrzucę do rowu! Makler, tempo! Wiesz co będzie, jak oni wybiją tę wodę? Bym był genialni! Tak, albo wywołają jakąś wojnę! Co robimy? Chyba pojechał do miasta. Julia, weź już małych i idźcie tamtym śladem. My tam. Jak coś znajdziecie, to róbcie alarm! Trzeba znaleźć jakieś kije. Po co ci kije? Do obrony. Jak oni wypili tą wodę, to już mogli się zmienić w jakieś wampiry, albo potwory, albo diabły. Zjadam dzieci na śniadanie! Ni kosteczki nie zostanie! Nie bój się! To są jasełka! Tutaj zawsze w święta! Daj złotego ślicznotko, bo cię pomaluję! Macie! 2 złote! Dziękujemy! Czekajcie! Widzieliście może taki beczkowóz z wodą? Jechał do tego zamku na górze. Dzięki. Proszę pana, widział pan taką cysternę z wodą? Woda? Nigdzie nie ma wody. Wyłączyli łobuzy. O, kupiłem ostatnią buteleczkę wody po goleniu. Herbata z wody po goleniu. Ale my szukamy takiej cysterny. Piekarz ma taką pekę na kółkach. Chyba już wrócił, bo po 15 mają zacząć sprzedawać pierniczki świąteczne. Zużył całą wodę. Ale na co? Wiadomo, świąteczne pierniczki. Kolejka będzie aż do rynku. Rany boskie. Zrobione, już wszystko skończone. Teraz stygnijcie, kochaniutkie, i za godzinkę otwieramy. Kurczę, prawie setka. Wszystkie z naszą wodą. Niektóre powieszą na choince. Mhm, a resztę zjedzą. Wyobrażacie sobie? Babcia to daje wnukowi, on je i zamienia się w śrubokręt. Babcia od razu zdawała rodzice do wariatkowa.
Trzeba to zniszczyć. Słabe. Zostaną okruszki. Dadzą kurom i będzie Hitchcock. To co robimy? Musimy się poświęcić. Co? Zjemy je. Zmieniły się. Trudno. Jakoś wytrzymamy do 9. Nawet jako śrubokręty. Ale ja nie cierpię pierników! Co wy tu robicie? Bawimy się. Tu nie wolno się bawić, tu jest jednostka specjalna. Już nie mogę. Jeszcze 40 i koniec. Czujecie coś? Tak, skręt kiszek. Dlaczego ona nie je? Jak się przemienicie, no to ktoś musi się wami zająć. Kiedy ja cię wreszcie zmienię w ten śrubokręt? Nienawidzę pierników! Wiecie, smyki, gdzie jesteście? Nie. Tu jest BAT. Brygada Antyterrorystyczna. Komandosi? Tak jest, smyku. Jednostka specjalna. Co? Macie Pietra? Nie. Tak, proszę pana, mamy Pietra. I bardzo dobrze, bo tu nie ma miejsca na żarty. Biciu! Weź ubierz tę choinkę, bo mi wszystko w rękach pęka. Za twardą łapę mam. Dobra. No to żebym was tu więcej nie widział. To konfiskuję. Do domu. Marsz. Proszę pana, nam jest wesołych świąt, panie sierżancie. Nawzajem. O. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Czemu nie powiedziałyście prawdy? Akurat by uwierzyli. Musimy sami to załatwić. Chodźcie. Wylejemy tę wodę. Zwariowałyście? Jak nas złapią, to oberwiemy batem. Wolisz, żeby napili się tej wody? Wiesz, w co może zmienić się taki komandos? Robimy z tą wodą? Możemy narysować trupią czaszkę i napis trucizna. A masz farbę? Mikołaj, twój tata ma duże auto, prawda? Mhm, Merca. Uczył cię prowadzić? Trochę. Zaraz, co ty kombinujesz? No jedź! Szybciej, bo nas złapią! No nie wiem, jak się zapala! A mówiłeś, że ojciec cię uczył! Tak, ale w Mercu, tam wszystko robi komputer! Daj nam to! E,
Wesołych świąt, panie sierżancie. Jeszcze 10. Nie, nie dam rady. Makler, wyobraź sobie, że to jest hamburger. Nie cierpię hamburgerów. Niech Filip sam skończy. Fajny z ciebie kolega. Szybko, ktoś tu idzie! Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda taka ciężarówka w środku, bo mnie to bardzo interesuje. Takie ciężarówki, cysterny, traktory. Dlaczego chcieliście ukraść pustą cysternę? Pusto? A gdzie jest woda? Woda jest w zupie, ale nie będziemy rozmawiać o zupie. Wiciu! 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 Przyjechał pułkownik Matula. Lecę. A co z nimi? Do garka! To znaczy godzina karnego obierania buraków. Rany boskie, to się w głowie nie mieści. Zjedliście 150 pierników. To jakaś choroba. Proszę pana, my oczywiście zapłacimy. A czym ja dzisiaj będę handlował? Od 40 lat ludzie na święta przychodzą kupować pierniczki od Solskiego. A co ja dzisiaj będę sprzedawał? Sardynki w oleju? Dobrze, powiemy panu prawdę. Te pierniki były w pewnym sensie trujące. Co? Moje pierniki? To znaczy woda, którą pan użył do ciasta, ona była... Młody człowieku, jaka woda? Solski nie leje wody do pierników! Używam mleka! Mleko? Pan tą beczką przywiózł mleko? Oczywiście! Dobre wiejskie mleko! Tego numeru wam nie wybaczę. Zobaczcie, tu jest wszędzie pełno naszej wody. Trzeba im powiedzieć. Nie! Proszę pana. Co, Smyku? Macie już dosyć? Ta zupa jest zatruta. Nie żartuj, Smyku. A czy pan już próbował? Ja nie muszę próbować. Świąteczne jedzenie przyprawia osobiście pułkownik Matula. Ale ta woda naprawdę... Zwiewajcie do spiżarni. Matula idzie. Witam. Barszcz gotowy? Dochodzi, panie pułkowniku. Pieprz. Starczy? Majorak? Stop! Bazylia? Stop! Grzybki? Dwa. Operacja zakończona zwycięsko. Chciałby pan spróbować? Ja nie muszę próbować. Matula nigdy się nie myli. A tutaj prezenty. Święty Mikołaj, materiał czekolada, po jednym na głowę. A teraz obejrzymy choinkę. Mam pomysł. Wrzucimy to do zupy. Barszczu z czekoladą nawet komandos nie ruszy. Idzie!
No dobra, cywile. Gońcie do domu. A może chcecie trochę zjeść barszczyku na drogę, co? Nie, dziękujemy. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Plutor, powstań! Poczni! Wolno siadać. Słuchajcie, jesteście najlepiej wyszkoloną brygadą komandosów, jaką znam. Umiecie strzelać, rzucać nożem, dusić poduszką i rozwalać czołgi pancerną pięścią. Ale pamiętajcie, chłopaki, że dziś jest taki dzień, kiedy to się zupełnie nie liczy. Dziś są święta Bożego Narodzenia i wszyscy ludzie się kochają. Zrozumiano? Tak jest. Dlatego, chłopaki, odkładamy karabiny, chowamy bagnety i dzielimy się opłatkiem, a potem jemy... Cyn, pomarsz, pułkownik awantury! Sierżancie, w pańskie ręce. Panie pułkowniku, to jest... Jakie? Okropnie słodkie, jak czekolada. Sierżancie! Ja nigdy nie robię słodkiego barszczu! Tak jest! Pluton, jeść! Się dzieje? Sierżancie! Sierżancie! Chłopak! Pułkowniku, zaczynać? Zaczynać.
wszystko się zmienia, wszystko wiruje. W głowie się kręci, ziemia kołuje. Jabłko jest słońcem, kropla jest morzem. Wszystko się zmienia, wszystko być może. Żeby tak zawsze mogło być, żeby na sto sposobów żyć, żeby nas każdy kochać chciał, a ktoś nam złotą górę dał. Żeby tak zawsze mogło być, żeby na sto sposobów żyć, żeby nas każdy kochać chciał, a ktoś nam złotą górę dał.